Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w grze Hero Hour. No i co? I ostatnio stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jakąś nową grę. I tak, jaką chciałbym mapę sobie rozegrać? To są mapy graczy, to mnie jakoś tak zbytnio nie interere. Są mapy bardzo małe. Bardzo małe, kurde, i pięć tych. Dużo. Wyspa niczyja. Przeciętna mapa może z czterema graczami, co wy na to? Losowe budynki, możemy sobie coś wybrać. Poziom trudności normalny, bo wiadomo. Wiadomo, nie jestem zbyt jeszcze dobry w tą grę. Można do czterech graczy grać na hot seat, więc spoko. No i tak, jakie w ogóle mam tutaj krainy? Mamy ład, mamy kolumny. Ładem chyba graliśmy nawet? Nie. Graliśmy ładem. Graliśmy. Czym my graliśmy? Graliśmy magią ostatnim razem. Mamy ład, kolumny, magię, rozkład, ogień, lament, hordę, ostoję, przypływ, skalnit i enklawę. Więc tak, zrobimy sobie losowanko. Oczywiście biorę kolor fioletowy. No i co? Zaawansowane jakie są? Miasteczko, miasto, aha. I możemy sobie to ogarnąć tak, jak sobie chcemy. Ale dobra, nie edytujemy tu nic. Każdy ma losowe. Bez żadnych sojuszy, po prostu zaczynamy grę. To, co nam wylosuje, to mamy. Chyba, że wylosuje magię, wtedy automatycznie zmieniamy i losujemy mapę od nowa. Więc zobaczmy sobie. Generowanie mapy. I mamy jakiś bastion chyba, co? O kurde. No nie powiem, bo liczyłem na coś innego, ale... No ale spoko. Jak wyglądają nasze jednostki? Zacznijmy od tego. Co my tu mamy? Anima. To stworzenie potrafi latać, kiedy nie może atakować, porusza się szybciej i unika ataków wroga. Czasem chwyta wrogów bliskich śmierci i zrzuca ich na ziemię z dużej wysokości. Potrafi też plecieć nad murem. Spoko. Więc tak, od razu sobie bierzemy animów na maksa. Jakich strzelających tu mamy? Obrażenia, siła, to niestety są satyry i drapieżniki. A, to jest po prostu lot. Nieważne. I tak, mamy szybkie ciosy, to stworzenie częściej atakuje. Dezorientacje, wrogowie trafieni przez to stworzenie czasem popadają w rozkojarzenie i przez kilka sekund błądzą bez celu, po czym wracają do normalnego zachowania. I powolność. To stworzenie porusza się powoli po polu bitwy. Więc na pewno będę chciał iść na drapieżniki. Tu mamy dopiero strzelających, rozumiem. Siła 4, siła 5. Jakim cudem? Gwardia przyboczna. To stworzenie przywołuje na początku bitwy dwóch przybocznych rysi. A to jest deszcz strzał. To stworzenie czasem wstrzymuje grad pocisków rażących wrogów na większym obszarze, więc na pewno będziemy sobie szli na zwiadowców. A resztę to już sobie ogarniemy w międzyczasie. Są anime i duchy lasu, tak? Duch lasu, życie po życiu. Kiedy to stworzenie umiera, przywołuje anime, która będzie walczyła po twojej stronie do końca bitwy i potem pozostanie w twojej armii. Też spoko. Ale bym chciał bardziej sobie dom elfów ogarnąć, prawda? Gdzie to się rekrutuje? Matecznik. Matecznika nie możemy zrobić w tej chwili. Możemy zrobić tawernę z werbowaniem bohaterów albo... Albo nic. Dom elfów tak czy inaczej potrzebujemy. A boleśny pagórek. Drapieżnik lub satyr. Dobra, zróbmy sobie na początku jakieś tam jednostki, żeby potem nie było większego problemu. Zbuduj. Oczywiście chcemy wilki. Również sobie weźmy na maksa. Niestety mamy też satyrów tutaj, no ale nic z tym nie zrobimy. No i tak, to jest nasza jednostka, którą sobie zaznaczamy standardowo. Będzie trudna, niemożliwa. To jakieś pierdółki, ale chyba tego nie możemy nic z tym zrobić. Normalna. Lecimy. Ja jeszcze jednostek zbytnio nie znam, więc musicie mi to wybaczyć. Połączmy to w ten sposób. No i po prostu podlecimy. Bijemy się. Patrzymy, na jakie straty nas... O, już nam popadało wszystko. Dwie anime, trzy wilki.
5 wilków. Ojej. Szybkość można zwiększyć? Można. Dziki zew. Robimy dziki zew. Plus 10? Co się stało z tymi animami? Nie wiem, ale mamy kolejne pedeki. Dobra, pomoc przyrody. Bohater zyskuje specjalne zaklęcie dziki zew, kosztujące 0 punktów magii, które można rzucić raz na 2 dni. Na pole bitw przywołane są zwierzęta. Jeśli przeżyją walkę, powstają w armii jako animy. Ich siła rośnie z każdym poziomem umiejętności. Zwiat. Po walce bohater zyskuje maksymalnie 4 punkty ruchu na poziom, im częściej tym wolniej. Zwiększa też zasięg widzenia na mapie o 2 pola na poziom i ujawnia dokładną liczbę jednostek w wrogich armiach. Spoko. Biegłość. Stopniowo werbuje jednostkę satyr do armii bohatera lub minstrel, jeśli bohater ma już to stworzenie w swojej armii. Magia krwi. Po zakończeniu walki bohater może przekształcić część swoich stworzeń podstawowych w stworzenia elitarne. Też jest spoko. Zwiększa zdrowie wszystkich stworzeń o 5 punktów i zadawane przez nie obrażenia o 1 punkt. Oszołomienie. Aha, to kolejna magia. Dobra, magia krwi, lecimy w to. Mamy pierwszy obelisk i troszeczkę golda. 1750, fajnie. Jakieś anime są dalej. Nie, tu jest kamień, ale jest trudna. Tu jest kamień, to jest pewnie drewno, co? No właśnie. Leć sobie już do bazy. Neutralne armie. Wlatujemy. Kupujemy sobie w końcu dom elfów, których ja chciałem. Gwardia przyboczna i deszcz strzał. Oczywiście, że tych. Maksymalną liczbę. I tak. Tu jest normalna, więc też będzie trudna. Jest sobie ten kamień. Nie mamy w ogóle drewna. Drewno jest tu. Wymagająca. Zbuntowani obrońcy. Macie jakichś strzelających? Strzela jeden. Szarża życie po życiu. Dobra. Zrobimy to tak. Naprzód idą te. Na tył idą strzelające. Krzyk obronny, krzyk ofensywny, otwarcie bram. Nie, idziemy na krzyk defensywny. Muszą wyjść. No dobra, atakujcie. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Zapomniałem, że tu są jeszcze te wieżyczki cholerne. Uczymy się. O kurde, ale animy po dupie zostają. No nie, cholerne bramy. Animy, moje animy. Anime! Ja jestem ani z anime! Za anime! Walcie ich na pyrkę! Animki! Oj, chyba będzie pierwsza przegrana! Będzie pierwsza przegrana! Ale jaja, dobra. Ej, nie pomyślałem. Porażka. Wynik walki do dupy niepodobny. Zmęczony 2. No dobra, przynajmniej mamy pierwszą przegraną, wiemy jak to wygląda i tak dalej. Czyli jesteśmy bez armii. On jest i tak zmęczony już w tej chwili. Dom elfów, czy możemy wybudować? Możemy. Czemu tego nie możemy? Wyższy poziom miasta. 10 drewna, którego nie mamy. Dobra, dom elfów. Oj. Oj. No jest niedobrze. To jest co? Złoty Oberus. Odmawiam obelisku pomagający zlokalizować miejsce ukrycia skarbu. No nie mówcie, że on już idzie mnie atakować. Chowamy się. Jestem w dupie. I to tak porządnie. Symbiotyczny gaj. Zapewnia jeden jednostek drewna dziennie. Kurde, naprawdę? Gawra. Poziom miasta, niestety. Oh, fuck. Dobra, bierz ten gaj. Przynajmniej trochę tego drewna będzie. On zaraz do mnie przyjdzie i mi pierdziel spuści.
Teraz to on mi w pierdziel spuści. Brakuje mi non-stop 10 drewna. Lazaret, o, to też jest spoko. Deonin rośnie do miasteczko. Szkoła medyczna, urbanizacja oraz wielkie targowisko. Zwiększa liczbę jednostek ratowanych w lazarecie o 5%. Zwiększa dzienny dochód o 250 sztuk złota oraz znacznie poprawia kurs wymiany surowców. Urbanizacja. Stanowczo. Ale jak tak dalej pójdzie, to ja będę zaraz martwy. Boję się w ogóle zostawiać tutaj cokolwiek. Bo mi zaraz podejdzie i mi zajmie zamek i będę miał problem. Ale spróbujmy. Wiem, że taki powinienem robić, no ale cóż. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Ale ty buty jakieś chyba złapałeś, czy nie? Najdzie mi kolejny tydzień, cholera. Gimme, gimme. Kolejny tydzień. Po poświęceniu części surowców na dostrojenie wrót do planu wybranego żywiołu, każdego dnia będziesz otrzymywać grupę żywiołaków. Ich liczba zwiększa się wraz z liczbą zarośniętych kopalń. Tawerna. Dawaj tawernę. I werbujemy bohatera, bo no, jest naprawdę ciężko. Ciężko. Weź się wymień. Daj jej wszystko. Czytam jemu. A sama idziesz przeszukiwać. Tamten sobie odszedł, więc luz. I też idziemy przeszukiwać wszystko. Się kurde kręci, no. Się kręci, się wykręcić nie może. Cholera, no. Menda jedna. O, ale to Oberus niestety trzeba zaatakować. Szukaj. Tu masz kryształki. Tu masz troszeczkę siarki. Tu masz jakiś obóz. Spoko, luz. Wiecista łąka, dom elfów możemy ulepszyć. Drapieżnik, a dom elfów mamy ulepszony już w tej chwili. Leśny pagórek również możemy. Ale wiecie co, tej kwiecistej łąki pewnie będziemy mieć dużo, dużo więcej. Sobie ulepszymy może. Duch lasu. Za chwilę będzie siódmy dzień, na szczęście. Kolejny obelus będzie. On się tutaj tłucze. Widoczysko. Wcale mi go nie żal. Aj, co, 4 punkty ruchu, a nie żaden bonus. Ruda. I tak, czy to jest już kolejny dzień? To jest kolejny dzień, czy tydzień. Max. Czy ja mogę sobie na przykład ulepszyć jeszcze te wilkorki? Mogę. Ulepsz. No i to już wygląda jakoś sensownie. Weź sobie jeszcze tych ulepsz. To już 20 sztuk, już to wygląda w miarę logicznie. I tak, ten się tutaj napierdziela. A spróbujmy. Znów spróbujemy w tym samym stylu. I tak, tego trzeba niestety oddzielić. No, którym się oddzielało? No, nie mogę. Ten pierwszy, ten drugi. To. I na tył ten. Tryb defensywny. Czekacie na nich. Oni mają podejść do was. Ojej! Tryb atakujący. Dobra, lecimy, nawalamy się. Pyk. Zaserka. Jest 4. Oj, boli tyłek. Boli. Atakujcie ich, gnoi. Tłuczcie. Level 4, mamy level 2 dopiero.
Ale z lazaretu trochę jeszcze jednak je wróci, więc to też nie jest problem. Atakujcie gnojków. Atakuj. Gracz zwycięża. Fuck yeah, wygraliśmy to. 4000 punktów. Świetnie. I tak. Ja bym zrobił to. Gotowe, kolejny poziom. O, to czy w to? Albo w ogóle sobie to ulepszyć. Szczerze? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, daj mi tego z satyra. Albo szałmienie. Dobra, zawsze jakiś punkt magii. O kurde, ile on tu pozostawiał? To już będzie trudno, więc niestety tego już nie ugramy. Kolejne wilkorki sobie mogę zaekwipować. Tu sobie mogę ulepszyć na szczęście. Tak mało mieliśmy tego? Lol. Wydawało mi się, że było więcej. Dobra. Kończymy turkę. Już mamy zbudowane. Pokonaliśmy na początku komputer. I była taka dosyć walka wyrównana. Żeby nie było. Nie było tak, że się na niego rzuciłem z łapami. Laboratorium Alchemika, czy chcesz dopuścić do zarośnięcia tego miejsca? Laboratorium Alchemika, czy pozwolisz przyrodzie wrócić w to miejsce? Zarośnięte źródło surowców zapewnia jedną jednostkę drewna dziennie oraz 5 razy rtęć co tydzień. Będzie odtąd strzeżone i wzmocni wszystkie wrota żywiołów pod twoją kontrolą. Dobra, dawaj. Zrastamy. No i właśnie, widzicie, to mi się bardzo podoba. Czy to mi się bardziej podoba, jeżeli chodzi o na przykład Country Mouse'y, bo ta gra jest rozbudowana. Ta gra ma jakąś tutaj fabułę, czy fabułę, no ma inaczej, nie fabułę. Ta gra ma swoją koncepcję. Naprawdę ma swoją koncepcję. I widać, że twórcy, którzy robili tą grę, wiedzieli, co robią. Niedźwiedzie możemy rekrutować. Bierzemy kasę. Bierzemy jak najwięcej kasy. Jest sobie tutaj na razie obóz rozbi, bo raczej żadnej walki tutaj nie wygramy. Bardzo trudna, normalna. Przydałby się ten tartak, bo drewna tu mamy naprawdę bardzo mało. Próbujemy teraz te niedźwiedzie zaekwipować, ale wątpię, żeby nam to coś, cokolwiek dało. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. Połonia. Siedlisko, w którym można tworzyć następujące jednostki. Jeleń lub pieśniarz mieczy. Jeleń. Pieśniarz mieczy, to jest to. Tarża, druid. A te niedźwiedzie, gdzie są? Niedźwiedzi nie ma, cholera. Pieśniarz mieczy, dobra. Niech będzie. Bierzemy pieśniarzy. Już maksymalną ilość. 5. Czy teraz nam się tutaj to delikatnie skończyło. Nadal jest normalna. To też jest normalna. Dobra, nieważne. Przejdźcie jeszcze tędy. Odkryj, co tam jest. Niestety żadnej, ale to żadnej stoczni tutaj nie widzę. Dobra, jest skupiony. Kończymy turę. Lecimy na tamtych. A skąd się tu wziął ten kurde bohater, to ja nie wiem. To była neutralna jakaś armia? Mogło tak być? No nie wiem. Dobra, czy mają jakichś strzelających? Pikinierzy? No mają 15. 15 tutaj. Dołączmy do nich. Dołączmy do tych. I atakujemy szarżą, szyk, ofensywny. Zacznij bitwę. Oszołomienie, dziki zew. Mogę tu puścić? Mogę tu puścić. Świetnie.
Oszołomcie tych. I lecimy. Wjeżdżamy jak w dodatku w pokrzywę. Pięknie. Nawet nie takie duże straty nam tutaj padną dzięki temu. To oszołomienie jest spoko, naprawdę jest spoko. Fajne jest to, że jak tutaj bierzemy tą książkę, to z automatu się gra zatrzymuje. Dobra, co my tu mamy? Zew krwi. Za każdym razem, kiedy ginie stworzenie z armii bohatera, przyjazne stworzenia w promieniu 48 pól zyskują premię do ataku i szybkości. 5%, tak mało. Gwardia przyboczna, to znamy już w tej chwili. Większa morale jednostek w armii o 1 punkt. Morale można natknąć jednostki, dopełniając im 10 na 10 sekund podwójną szybkość ruchu i ataków. Też spoko. Rój tworzy widmowe kopie części stworów w armii bohatera. Szansa wynosi 15% na poziom umiejętności w przypadku słabszych stworzeń i odpowiednio mniej w przypadku silniejszych. Rój bierzemy. Mamy w końcu cholerny tartak. Jednie od 10, no pewnie, że tak. Fajne są te obwiązania. Fajnie, że tutaj te każde zamki mają jakieś takie swoje bonusy. To mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba. A co tutaj broni? Świątynia druidów? No to nie, to tego nie potrzebujemy. A kamień gdzie jest? To my tutaj poleciliśmy wtedy. Niepotrzebnie. Kamyczek jest tutaj. Kopalnia rudy. Kopalnia rudy. Dobra. Zrobimy sobie te wrota w końcu. Zapłać jednorazowo koszt otwarcia wrót na wybrany plan. Każdego dnia będziesz otrzymać wielki tego typu. Które? Krzepa, eteryczność lot, wytrych lot. 5, 5, 5. Wszystkie mają po 5, 51, 123, 79. No te obrażenia mają najlepsze i strzelające są. Dobra, chcę tych. Fajno. Bardzo fajno. Kończymy turę. Kończymy turkę. Coś tam się zaczęło. Oh shit. Level 4. Lecimy tutaj. Ej, no miałem dostać każdego dnia te żywiołaki i jakoś ich kurde nie widzę. Jakoś ich kurde nie widzę. Znacznie zwiększa tygodniowy przyrost stworzeń. No pewnie, że tak. Wybierz jednostkę następnego tygodnia i zwiększy się o wyskoczoną liczbę. Dobra, czyli więcej będziemy mieć teraz tych jednostek. Plus 6, plus 19, plus 27? Teraz ile będziemy ich dostawać? Dwa razy więcej. Dobra, jak to teraz otworzę? No ale nadal tych żywiołaków tu nie widzę. Gdzie oni są? Gdzie są moje żywiołaki? To może jest błąd, nie każdego dnia, tylko każdego tygodnia. Nic nie ma chyba, ale sobie przejdźmy. I tak nie mamy co tym bohaterem robić, więc luzik. A jak jeżeli chodzi o kopalnię? Łatwa. Idziemy. Co on tu robi? Czyli to był różowy. To był różowy. Walczymy. Standardowo. Strzelających mają? Nie mają. Nie mają strzelających, więc cofniemy się. Szyk open, defensywny. I rozpoczynamy. Dobra, czekamy. Wait. Atakujemy. Pyk, 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 buzetką w pokrzywę. Rzeźnia niewiniątek. Totalna rzeźnia. Gracz zwycięża, pięknie. No i mamy też kamyczek. Dobra. Potwierdzamy standardowo. Trudna, bardzo trudna. Bardzo trudna, bardzo trudna. Trudna. Łatwa? I łatwa. Ej, dobra. Akurat sobie tu skoczymy. W zamku.
Jest pierwszy żywiołak, więc jednak codziennie. Więc jednak codziennie. Możemy ich ulepszyć. Może by to kurde. Dobra, spróbujmy te niedźwiedzie. Zobaczymy, co to da. No to z czasem, dobra. Z czasem to ja sobie mogę zrobić, nie wiem, wszystko. Tu jest stocznia. Dobra, ty idź spać. Zakończ turę. I lecimy chyba tu. Strzelających to im tu chyba nie za wiele no nie, dobra, mają te polerne tyłek. Oj, bramy. Dobra. Zrobimy im tu Mordor. Bo to chyba nie zadziałało tak jak powinno. Ani my dostają po nosie. My chyba im rozkojarzenie rzuciliśmy, a nie to, co chciałem. Chyba rozkojarzenie, tak, faktycznie. Na luzie. Na luziksiu. Przywódca zwiększa morale. Jednostki. Magia krwi, biegłość. Dobra, zew krwi niech będzie. Więcej hajsów. Innych rzeczy. Tu też jest łatwa, możemy koniczynkę złapać. To jest strzelający, prawda? Artylerzysta. Więc wy musicie jak najszybciej do niego dojść. Całkowicie na maksa. Dobra, rozpocznij bitwę. O kurde, nie zauważyłem tych na dole. Dobra, trochę zwaliłem to. Nie zauważyłem ich. Ale zep krwi powinien zadziałać, więc nawet jeżeli coś stracimy w tej chwili, to z automatu mamy większe DPS-y. Dobra, minus 2 już. Ale od razu plus 2. Dobra, fajno. Kolejne pedeki. Bierzemy kończynkę. To jest wymagające niestety. Ale za chwilę będzie 7 dzień, więc lecimy po jednostki. Kończymy turkę. Nie kończymy turki. Tego nie mogę ulepszyć. Gildia Magów, Trybunał Arcymagów, Targ. Niki, inne duperelki. Dobra, zbudujmy to. Oj, są niedźwiedzie faktycznie. Zawsze to jakieś jednostki, nie? Zawsze to jakieś jednostki. Co to jest? Weź je, pewnie, że weź je. Czemu ty ich nie wziąłeś? Czemu ty ich nie wziąłeś, chłopie? Jednostki ulepsz. Maksymalna liczba, maksymalna liczba, maksymalna liczba. I nie mamy kasy. I nie mamy kasy. Niestety nie mamy kasy. Ulepsz. Nie możesz ulepszyć nawet, co jest? Tragiction. Nawet nie mogliśmy nic kupić. Nic a nic. Szukam jakiejś tutaj, nie wiem, kopalni złota czy coś takiego. Nic nie ma. Obóz najemników, placówka łowcy. Tu jest norma. O, tu jest od cholery kasy. Ale tu w sumie też jest. Co to jest? Bożek szczęścia. Idziemy po kolei. I do wyniku? Dwa, o kurde, już więcej nie biorę do wyniku. Więcej nie biorę do wyniku. Teromancja. Twój bohater poznaje zaklęcie żywiołu ziemi o sile odpowiadającej poziomu umiejętności. Dodatkowo efekty z zaklęć tego żywiołu są wzmacniane o 50%. Fortuna zwiększa szczęście. Werbunek zwiększa tygodniowy przyrost jednostek we wszystkich miastach o 20% na poziom. To jest zarąbiste. Nie no, biorę to. Do im posążek szczęścia. I teraz idziemy na ciebie, panie.
Normalna, normalna. I tak, niedźwiadki. One są twarde, więc naprzód. Są takie strzelające. No jest kusznik strzelający. 33 kuszników, o cholera. Jakby ich tak od topa zajść. I od razu szyk ofensywny, lecimy na tych. Tylko ja tak sobie od razu włączę. O, dziki zew. Oszołomienie. Na kawalerzystów. Już dwóch padło niestety. I od tyłka strony ich robimy. Wykamy was. No serio wymagająca ta walka. No ale tu ze krwi widzę, że sporo robi. 33. No spore straty mieliśmy, no ale dobra. Kasa się zgadza. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Jeżeli chcecie, żeby Hero Hour był dalej kontynuowany na kanale, pamiętajcie, że na stronie macie głosowanie, gdzie możecie głosować, jaka seria ma być dalej kontynuowana. Dobra, trzymajcie się, hej hej!